Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam widzów telewizji polskiej i zapraszam na komentarz do e, piątego odcinka serialu Dom pod dwoma orłami. E, kochani, e, no odebrało mi mowę, po prostu odebrało mi mowę. obejrzałam ten odcinek, jestem w stanie tak głębokiego. E, Wzburzenia, emocji. Z taką olbrzymią intensywnością to oglądałam, że nie wiem, czy dam radę w odpowiedni sposób to skomentować. Jestem tym zachwycona, tak? To po pierwsze, jestem tym zachwycona. Mądrością, dojrzałością, odwagą reżyserów produkcji i obecnych władz TVP. Kochani, ja sobie wygooglałam, zanim przejdziemy, skąd to moje uczucie. Yy, wynika. Wygooglałam sobie, kiedy oni to zrobili, ja, ja już wiem, że oni to zrobili wcześniej, tak to to jest. Ten film nie powstał wcześniej. Co oni czytamy? Dom pod dwoma orłami, polski serial telewizyjny stworzony przez Waldemara Krzystka, Ukłony, Wyprodukowany na zlecenie TVP, jak wyżej. Okres zdjęciowy trwał od października 2019 do kwietnia 2021 roku. Serial składa się z 10 odcinków, a premiera pierwszego z nich miała miejsce 1 stycznia 2023 roku. Okej. Okay. Czyli tak w momencie kiedy napisali ten film scenariusz kiedy podjęli decyzję odnośnie jego realizacji i kiedy go realizowali. Wojna na Ukrainie jeszcze nie, nie trwała tak jeszcze się nie zaczęła. I coś takiego jak mowa poprawności politycznej tak czyli indukowana amnezja i jeszcze nie nastąpiło. Kochani jestem tym filmem zachwycona. Dlaczego. No bo po pierwsze, to jest dobry film, tak? To jest dobry film, ale to, że to jest film dobry, i jakoś schodzi na dalszy plan. No normalnie to ja mówię, że tak, scenariusz dobry, reżyseria dobra, aktorzy dobrze grają, dobra ekranizacja, dobry montaż, y y okej, okay, y wszystko mi się podoba, tak? Ale y w tym przypadku, no tak, no tak, rzeczywiście wszystko jest okej. Okay. Ale w tym przypadku jest to mniej istotne. Y dlaczego? Ponieważ ten film pokazuje coś, o czym obecnie nie wolno nam mówić, nie wolno nam myśleć i nie powinniśmy w ogóle podejmować dialogu w tym temacie. Mamy w tym momencie zaindukowaną amnezję. Amnezję odnośnie wydarzeń z czasów II wojny światowej, wydarzeń po wojnie światowej. W zasadzie polska wiedza historyczna przeciętnego Polaka zaczyna się na roku 1989 i na odzyskaniu niepodległości. Tymczasem oni, czyli produkcja tego filmu, nie zważając na poprawność polityczną, która jeszcze wtedy nie była tak mocna, tak, tam, tak mocna, Zrobili coś, co mówi o naszej historii. Tak, film fabularny, ale oparty o naszą historię. No i ten film jest tak mocny, tak mocny, tak mocny w kontekście tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce w kontekście wojny na Ukrainie, naszego zaangażowania, Finansowego, militarnego, logistycznego na wojnę na Ukrainie, naszego stosunku do Ukraińców i tego, co z tego może wyniknąć. Słuchajcie, cała prawda, całą dobę. W, w dzisiejszym czasie, prawda stała się mową nienawiści. Kochani, oglądam ten film, oglądałam go. Z rozdziabioną gębą, bo ja nie sądziłam, tak ja się nie spodziewałam, że ktoś się odważy w dzisiejszych czasach, że ktoś się odważy coś takiego puścić. Kochani, oglądajcie to, oglądajcie, oglądajcie, bo jak mówią starożytni filozofii, historia jest nauczycielką życia oraz historia lubi się powtarzać. No i na tym skończę. Wielkie ukłony dla władz telewizji. Wielkie ukłony. Dominika Wiązecka.